Gorączkowe przygotowania do Narodowego Czytania w Domu Pomocy Społecznej w Koninie rozpoczęły się już od dnia ogłoszenia zbioru Adama Mickiewicza tegoroczną lekturą. Ballady i romanse okazały się być jedną z ulubionych książek jego mieszkańców, którzy z wielkim zaangażowaniem zebrali się, aby wspólnie odczytać fragmenty utworów. Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w niebu niebokręga w jakiejś otchłani błękitu. I w tym roku, w momencie kiedy dowiedzieliśmy się, że rok 2022 jest ogłoszony rokiem romantyczności i już wiedzieliśmy, że będziemy czytać ballady i romanse, nasi mieszkańcy na zajęciach terapeutycznych przeczytali wszystkie utwory, które są zawarte w tej książce Adama Mickiewicza. Jak zdradzają nam pracownicy i sami mieszkańcy, dla wielu był to powrót do czasów z ławek szkolnych. A jak dobrze wszyscy wiemy, dla ciała i ducha nie ma nic lepszego niż wspominki z młodości. To jest coś, co mogą sami zinterpretować, sami przeczytać, przemyśleć. To jest powrót też do książek z młodości, z lat wcześniejszych. Tak? To powoduje, że wiele przemyśleń wraca, wiele wspomnień wraca. Więc to jest takie miłe, coś miłego w starszym wieku. A jak sami mieszkańcy odebrali pomysł wprowadzenia do ich codzienności takiego przedsięwzięcia? Myślę, że jak najbardziej jest to wskazane i tylko przyklasnąć. I jak się okazuje, była to ich wspólna inicjatywa. Czytaliśmy na zajęciach z terapii, stąd zrodziła się myśl czytania właśnie na forum mieszkańców. Podopieczni Konińskiego DPS-u z ochotą uczestniczą w tego typu akcjach, a w szczególności tych związanych z czytaniem. I poza przyjemnością jest to dla nich także pewna forma terapii. Te zajęcia dają dużo radości, dają dużo takiej prawdziwej takiej zabawy, integrują grupę. Zresztą Narodowe Czytanie wpisuje się w naszą biblioterapię, którą prowadzimy tutaj na co dzień. Na co dzień przecież aktywnie współpracujemy z biblioteką, naszą tutaj powszechną. No po to, żebyśmy tutaj też i promowali i nasi mieszkańcy mogli zaistnieć w tejże formie. Wszyscy z niecierpliwością wyczekują już ogłoszenia kolejnej lektury i zapewniają o swojej gotowości do jej zgłębiania w przyszłym roku.